Słuchajcie, buduję sobie drużynę i nagle patrzę, nie komentujcie moich włosów, ja wiem, że muszę iść do fryzjera, okej? Okay? Patrzę, dwie paczki za 100 tysięcy monet. Patrzę, mam trochę tych monet, no to co? Ostatnio nic nie trafiłem. Byliście zawiedzeni. Ja też byłem zawiedziony, więc dzisiaj czas to zmienić. Sami złoci piłkarze. I wiecie co? To jest ten moment, w którym wreszcie trafiam legendę w płacę. Panie i panowie, Pele, albo i Nasri, albo i Ribery! No i o to właśnie chodziło. Przepraszam, że moja ręka tutaj szaleje. Frank Ribery, Cavani, Nainggolan, Hamsik, Huntelaar. Ależ przepiękna paczka. No, duplikaty... jak duplikaty, jednak w tym momencie to się zwraca i bardzo dobrze. Tylko choć właściwie wiecie co, boję się, że Frank już wiele wart nie jest. Ja w pewnym momencie dawałem za niego 170 tysięcy, co to ma być? Dobra. Trafiłem fajną kartę, nie? Jednak, no, gdzie jest jej wartość? Petr Czech! Dwa informy, kiedy ostatni raz to się u mnie wydarzyło? Czy w ogóle... nie, kiedyś pamiętam, chyba wpadły dwie czarne karty w płacy. Oni są warci nic. Ponieważ Mitrowicz, sami widzicie, 10 tysięcy bo tempo, Perez to samo, 10 tysięcy bo tempo i właściwie no nic się nie zwróciło, ale dwa informy, no nieźle, teraz wiecie, tytuł tego odcinka, szaleństwo, dwa informy w płacy i voila, miliony wyświetleń. Tak się robi YouTube. Dobra, jeszcze jedną otworzę za 15, no nie. We wish you a Merry Christmas and Sergio Ramos! Haha, wiedziałem, za 15 tysięcy paczka, no lepiej być nie mogło! Szczerze nie spodziewałem się tego, jednak dziękuję, miły prezent i czy coś się zwróciło? Dlaczego on kosztuje 38 tysięcy? Taki środkowy obrońca i taka cena? No proszę o duplikat dobry. Piłka Mitre. No nie. No dobra, był już Ramos, było wiele innych kart i mamy Kedire, choć przez chwilę myślałem, że to, o proszę, niemiecka paczka z odrobiną Hiszpanii, właściwie tak, no nie no, Hiszpania zdominowała. Uhuhu, David Beck! Ach, kurde, może być i Stevie. Uuu, Sergio Ramos, Boateng! Racja, Boateng jest Niemcem. Ja nadal myślę, że tam mógł wpaść Boateng. Ja naprawdę tak myślę. No to zobaczmy, bo jest dobra serii. Uuu, Danilo! No dobra, wpadają świecące się karty, to jest plus. No, w duplikatach zapewne nikt ciekawy, prawda? Dokładnie. Mieszczę się w kamerce i nie obcina mi głowy Benatia. Wow, szaleństwo! Wow, Falcao, Herman! Znaczy, dobra, paczka i tak się nie zwróciła i jednak zobaczcie, że zaczęły lecieć jakieś dobre karty. Znaczy, dobre. Dobre, patrząc na inne. Teraz. Teraz. Ach, szkoda, ponieważ była taka piękna, wysoko ocenionych, świecących się kart passa. Ale heh, może być i on. Parolo, coś tak, a jednak Pirlo! Kolejna legenda w padce. Nie, no, chodziło mi o te białe karty. No i po raz kolejny Falcao, wow. Znaczy powiem wam, że i tak jest dobrze. 84, 83, jak na te paczki, to wow. I teraz, wow, Kun. Nadszedł czas na ostatnie paczki w tym filmie, tym razem za 25 tysięcy, 12 zawodników, 10 złotych, 3 rzadkich, co najmniej. Zobaczmy. Hej, co jak co, aż taki zły pack opening to nie był, dwa informy, kilka wysoko ocenionych kart. No to co, może tak wiecie, na zakończenie Vidal, dobrze, a ja go ostatnio kupiłem, no nie, jeszcze De Rossi. No i to jest ładna paczka. Pa 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 para pa pa pa. Pa, 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 para, pa, pa, pa. I kto to może być? Götze? No proszę, proszę. Leci Bayern. Wow. Kiedy Robin? No może teraz Arjen wejdzie, a może Lewandowski, albo i Wijnaldum. Na to czekałem. O, Rafinha tam był. Kolejny gracz Bayernu. No proszę o tego Robina. Bardzo proszę. Grzecznie proszę. Och. Widzę, że jej mi Żydzi fajnych kart. Kolejny z Bayernu, tym razem Alonso. Co się tu dzieje? Vidal, Götze, Ribery, Alonso, Rafinha, Javi Martinez, dobry Boże. O, Herrera. No i cóż, to była ostatnia paczka za 25 tysięcy, więc żeby zakończyć to wszystko, jeszcze tak symbolicznie za 15 tysięcy, no i co mogę powiedzieć? Miłego dnia wam życzę. No, a na koniec Alex Sandro. Jestem zadowolony. No to co, tym akcentem kończę ten pack opening. Wyszło ok, wreszcie wpadły fajne karty. No ale gdzie ten Ronaldo, gdzie te legendy? Oby w okolicach Team of the Year. Zobaczymy już wkrótce, dziękuję za oglądanie. Cześć.